Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cześć i czołem chłopaki i dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj o godzinie 20 będzie bardzo ważna debata, bardzo ważna debata dla mnie, ale myślę, że dla części z was też, ponieważ podsumujemy to, co się działo w poniedziałek, macie tutaj, to tutaj o u mnie leci filmik z blokady, blokady portów w Odessie, ale tak jak dobrze wiecie, ta blokada dotyczyła portów pięciu portów w Polsce. Moim rozmówcą będzie właśnie tutaj obecny tak na tym filmie Krzysztof Plewka, armator kutrów Admirały. We Władysławowie, admirały 3. Słuchajcie, porozmawiamy nie tylko o tym blokowaniu portów i o tym, o co chodzi armatorom, bo tak jak wiecie, no bardzo burzliwa dysk dyskusja jest w internecie. Ehm... Ale porozmawiamy również o sprawach czysto ichtiologicznych, o tych florze, faunie Morza Bałtyckiego. Krzysztof się dosyć mocno zna na tym, więc podejrzewam, że będzie na bieżąco w stanie odpowiadać na wasze pytania, które oczywiście będą się pojawiać w tak zwanym czacie, czyli to wy będąc dzisiaj o godzinie 20 na kanale Morska TV będziecie w stanie zadawać mu pytania. Będzie można zadawać konkretne pytania, Krzysztof będzie na nie odpowiadać. Podsumujemy, czy coś się ruszyło w tej sprawie blokady tych portów, czy oni będą blokować te porty strategiczne, czy nie. Wszystko, wszystko, wszystko przed nami. Mam nadzieję, że o tej 20 będziecie, ponieważ mamy też dla was fajne nagrody. Jedną z tych nagród jest rejs na Dorsze jednostką Szmugler z Łeby, którą fundował armator Michał. E, bardzo fajna nagroda. Pamiętajcie tylko, że trzeba ją wykorzystać do końca roku, bo potem mamy zakaz dorszowy. E, będziemy mieli dla Was też e, koszulkę, będziemy mieli e, blu, torbę Grafa. To znowu są nagrody od Grafa, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawa debata merytoryczna. Do tego e, wszyscy, którzy. Będą uczestniczyć w tej debacie, będą wpisywać cokolwiek na czacie, a najbardziej liczę na konkretne pytania do mojego rozmówcy, do Krzysztofa, no to będą mogli wygrać, czy to rejs na dorsze, czy ten komplet odzieży, tak to nazwijmy. Tak jak wiecie, jak zawsze, liczę na Was. Jest nas już 10 222 osoby. Tutaj ten licznik, który mamy o tu. On co 100 się odświeża, więc, więc dobrze, dobrze znacie ten ból. Niemniej jednak, słuchajcie, no jest nas coraz więcej. Już doszedł czwarty patron na patronajcie. Także dla mnie to jest w ogóle super sprawa, że wspieracie moją działalność, że się Wam po prostu coś takiego podoba. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście możemy zrobić to jeszcze, jeszcze konkretniejsze jakieś debaty. To wszystko zależy od Was. To wy narzucacie z jednej strony mi tempo działania, ale z drugiej strony też tematy, które warto podejmować. Tak jak wiecie, dzisiaj możemy już łowić troć. Tak, skończył się okres ochronny na troć, więc prawdopodobnie wrócimy od przyszłego tygodnia do tych cotygodniowych też filmów poradnikowych o morskiej troci. Ja planuję jeszcze zakup takiej kamerki, małej GoPro, gdzieś tutaj, żebym mógł po prostu mieć więcej relacji z nadwody, ale wiecie co, Prawda jest taka, że oczywiście bez was się nic nie uda, więc uśmiecham się lekko do was, puszczam oczko do moich patronów. Jak na tą chwilę mamy ich czterech. Bardzo fajna sprawa, ponieważ budżet mój miesięczny na prowadzenie tego kanału i robienie tych filmów z nadwody i tego wszystkiego to jest 190 zł. Nie ukrywam tego. Hmm, oczywiście to wszystko może sobie zobaczyć. Oczywiście moi patroni mają sobie dobrze, bo to oni narzucają mi właśnie te tematy i z jednej strony mają największy wpływ na to, co się dzieje na tym kanale, a ja was po prostu już, żeby nie przedłużać tego wszystkiego, bardzo to bardzo zapraszam dzisiaj na godzinę 20. Bądźcie ze mną, bądźcie z nami, bądźcie z Krzysztofem, zadawajcie pytania, będziemy rozmawiać o przyszłości Morza Bałtyckiego. O tym, czy Bałtyk umiera, czy nie, jakie są sposoby na ratowanie tego typu akwenów. Także wszystko zależy od Was, mam nadzieję, że będzie nas dzisiaj dużo i mam nadzieję, że no, po prostu ta debata będzie najbardziej merytoryczną i najbardziej obleganą, najbardziej, najczęściej oglądaną debatą na żywo od samego początku naszego kanału. Takie mam, w każdym bądź razie marzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia wieczorem. Na razie, cześć!